Ширетний вєршик, тури послужа його вставка, шлігавка, а обокнього професіональний пшеритник. Yeah.
that same old place, sweet home Chicago. Come on. Thank you.
Książę, przybłęda z innej bajki. Dawno, dawno temu na świecie żyły tylko babcie, czerwone kapturki i wilk. Byłoby tak do dziś, gdyby nie to, że wilk podejrzewał prawie wszystkie babcie i prawie wszystkie czerwone kapturki. Ostatni czerwony kapturek niósł właśnie ostatniej babci ostatnią kolację. Tu należy dodać, że kto zjada ostatki, ten jest piękny i głaski. Jestem czerwony kapturek. Hej, niosę właśnie koszyk dla babci. Poszykowałam same dobre rzeczy. Placek, herbatę, placek i inne dobra. Dobra, dobra. Idę do babci przez ciemny las, a nikt nie boi się zwierza. Mogę na przykład co jakiś czas nabrać zająca rupieża. Babcia tam siedzi, głowi siedzą, wnuczka w koszyku przynosi. Więc jak najszybciej się dobrze tam chcę, bo babci mi się nie szkodzi. O wielką moc mają twoje pocałunki. W bajkach wszyscy tak potrafią. To po prostu to jest bajki, żeby ich sobie pocałował. Muszę do babci, bo babcie, o, lubię od stóp aż do głowy. Całemu światu wyśpiewam to, tylko nie powiem wilkowi. A czemu mi nie powiesz, czerwony kapturku? A tego, że idę do babci. A dlaczego mi nie powiesz? Babcie jest dobra, a ty wszystko, co dobre, zaraz mi zjadł. Nie wszystko. Babcia i z czym najlepiej smakuje. Nigdy ci nie powiem, że babcia mieszka pod numerem drugim i najlepiej smakuje z sosem brzoskwiniowym. Powiedz mi, gdzie jest numer drugi. Nie powiem, ale mogę pokazać. To ja już polecę, trzymaj mi. Ja jestem jakaś dziwna. Chociaż nic wilkowi nie powiedziałam, czuję się kapusz. Ej, nie widziałaś wszystkiego puchy? Wilki nie są zaczarowane, nie warto się z nimi całować. Gdyby zobaczyła puchę, to ucałuję ją ode mnie. Dobrze, ale teraz muszę do babci. Kiedy czerwony kapturek rozmawiała z księciem, wilk pobiegł do babci i dokonał na niej konsumpcji. Następnie przebrał się za babcię i postanowił zaczekać na czerwonego kapturku. A zaczekam, zaczekam. Na kogo zaczekasz? Na ciebie, czerwony kapturku. Pardon, czy my się znamy? Ależ oczywiście, ja jestem twoją babcią. Bez jaj, nie wyglądasz jak babcia. Dlaczego masz takie duże zęby? Dlaczego w ogóle masz zęby? Bo ja jestem babcia do orzechu. Ty coś kręcisz, nie? A kręcę, bo zjadłem już babcia, ale jeszcze to coś przekąsił. Absolutnie się nie zgadzam, że mnie z niej przekąsił. Mam dużo cholesterolu, mogę ci testować. Jestem więc zdrowa, a potrafię też być niesmaczna. To najbardziej gadatliwy obiad w moim życiu. Tej sceny, konsumpcja czerwonego kapturka odbędzie się za kulisami. A łapie kubka! Babcia, posuń się! Ale się najadłem. Dobrze jest zupełnie pełny jak magazyn. Nie wiadomo, kiedy jest znowu się przydarzy. Z pełnym brzuchem chodzę dziś, co mi buty nędza. I tak dobrze byłoby, ale coś mnie skręca. Miałaś radę, czerwony kapturku. Niedobrze mi. Muszę natychmiast do doktora od brzucha. Ale czy w tej bajce jest doktor od brzucha? Nie ma doktora od brzucha. Są same brzuchy. Ej, ty narzeczone żaby, znasz się na brzucha? Oczywiście, że się znam. Najlepsze rosną na placu, biega? To pomóż, złodziutki. Przejadłem się babcią z czerwonym kapturkiem. O, szykuje się kuchanie żołądka. Uwaga, dziewczęta, będzie też. I wziął książę wilka na pukanie żołądka. Pukał, pukał, aż wypukał czerwonego kapturka. Miło mi cię widzieć, czerwony kapturku. Choć wyglądasz jak skarba wyjęta. A gdzie babcia? Babcia okazała się dość wykostrana i właśnie przed chwilą minęła dwunastnicę. O, to szkoda babci. Szkoda babci. Bardzo szkoda babci. Oj, szkoda. Babci szkoda. Taka fajna babeczka była. I tak się
skończyła ta historia. Książę przestał szukać żaby i został mężem. Szkoda babci. Bardzo fajna była. Mało jadła. A babci to jednak naprawdę szkoda.
Ale najbardziej lubię
Yeah.
Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Thank you.
prosimy członków komisji o udanie się na obrady. Życzymy owocnej pracy. Będziemy czekać na prawie z utęsknieniem. Oczekiwaniu na werdykt przygotowali się drobny poczęstunek. Zapraszam wszystkich uczestników oraz panie na chwilę wytchnienia przy małym co nieco. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, powinnam powiedzieć drodzy aktorzy i mistrzowie tych aktorów, szanowni nauczyciele, zmiana kolory świadczy o delegowaniu uprawnień przez dyrektora, tak? Czyli atrybut władzy. Kochani, strasznie się musiałyśmy wspierać, oczywiście na argumenty, aby prawnie wytypować zwycięzców tegorocznego, trzeciego, międzyszkolnego kabaretonu młodych 2014. Jury trzecie miejsce w kategorii sketch przyznało Szkole Podstawowej numer 10. Zapraszam.